Pamiętajcie, że każdy komentarz utrzyma dywan serduszko, i także piszcie w komentarzu dywan, a ja wam przypinam serduszko. Siema, z tej strony Wezif i witam was w pierwszym i od razu mówię, że również ostatnim odcinku z kupowania kont w Fortnite. Dokładnie tak, myślę, że to będzie ostatni odcinek, nie zamierzam kolejnych takich rzeczy nagrywać, ponieważ te konta to jest jakiś żart. Generalnie, no to nie polecam w ogóle kupować jakiś kont i tak dalej, ponieważ nie dość, że tych kont może używać więcej niż jedna osoba, no to ponadto mogą być one po prostu zbanowane, ponieważ handel kontami nie jest zbyt fajnie postrzegany przez Epika, dlatego właśnie no, nie polecam używać właśnie tych kont i nie polecam ich kupować i robię to po to, żeby was przestrzec przed tym, że właśnie takie konta totalnie się nie opłacają. Konto, które widzicie właśnie na filmie, no to kosztuje 200 zł, kupiłem je właśnie z Allegro, no i zobaczymy najpierw, czy ma ratowanie świata. Fajnie by było, jakby miało ratowanie świata, ponieważ no generalnie 200 na to 200 jednak. I sprawdźmy ile dni, tylko fajnie jakby się wczytało. 282 dni. I ma ulepszone, bo to są fundatora. Dobra, ma ulepszone ratowanie świata. To jest naprawdę fajnie, jak na takie konto. Dobra, a więc przejdźmy już właśnie do schematów. No i dobra, zobaczmy jaki tutaj ma schemat. Ojojoj. No słabiutko. Najlepszy to jest 51, naprawdę. Naprawdę, najlepszy to jest 51. A w ogóle w czym jest ta osoba? Deskogród, dobra, czyli przynajmniej nie jest to kamienny las. Także no, to jest już jakaś przynajmniej tam, no o czymś rozmawiamy. Tylko, że deskogród, na której on jest w misji? Na stronie drugiej jest. To nie jest jakoś daleko, ja nie grając praktycznie w ratowanie świata. Mam już lepsze te ratowanie świata. Zobaczmy jakich ma bohaterów jeszcze. Uhuhu, ale bohaterów to ma chyba fajnych. W sensie nie znam się na tym. To, że mam mityczne to chyba dobrze. Tylko nie są one ulepszone jakoś na jakiś wysoki poziom, chyba. Nie wiem, nie znam się, ale wydaje mi się, że 40 to nie jest wysoki poziom bohatera. No, ratowanie świata takie 6-7 na 10 myślę. Także przejdźmy już może do kolejnego trybu gry. A mianowicie, no to myślę, że do trybu, po który tak naprawdę tutaj każdy przyszedł. Także dobra. Nie. Nie. Nie gadajcie, że tu nie będzie żadnych skinów. Nie, nie mówcie tak nawet, że tutaj żadnego skina nie będzie. Nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy już w szafce i... Dobra, wejdźmy w smugi. Dobra, jest więcej niż jedna smuga. Już się bałem, że po prostu tutaj nic nie będzie. Także dobra, mamy taką smugę. Jest spoko. Jedna z najładniejszych smug w ogóle w Fortnite według mnie. Oprócz tego mamy również takie coś, też jest spoko smugą. Nie wiem, czy ona jest kupiona, czy nie. Chyba jest kupiona, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No generalnie smugi jak smugi, nie ma co chyba tutaj za dużo o tym mówić. Wejdźmy może w emotki teraz, zobaczmy ile ta osoba ma emo... Dobra, emotek jest tutaj sporo. Naprawdę dużo jest tutaj emotek, w sensie ja mam jakąś podobną ilość na moim koncie. To jest emotka w ogóle z 5. sezonu, także konto jest naprawdę dosyć stare. To jest spoko emotka i ona jest na pewno kupiona. Ja bym ją chciał mieć w ogóle na swoim koncie. Naprawdę mi się podoba, że ona tutaj jest. Również mamy kołysanko w 3. sezonie. Z 3. sezonu jest ta emotka i to jest... Ona w ogóle dawno w sklepie nie była, także no spoko, spoko emotka. Mamy tą, ona była w sklepie, także to też jest również kupiona emotka. No i dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy. Mamy przewijanie, to jest emotka z 5. sezonu. Ej, te konto jest naprawdę mega, mega stare, bo to było z karnetu. To nie wiem, czy było z karnetu akurat. Zobaczmy sobie właśnie tańce, już takie stricte tańce. Mamy tą, ej, to jest emotka kupiona za 800 fałdolców. Na koncie za 200 zł. Ile tych emotek tu jest? Sporo jest tych emotek tutaj. Naprawdę jest sporo tych emotek tutaj. Naprawdę jest tych emotek mega, mega dużo. Emotki są naprawdę w jak najlepszym stanie na tym koncie. I może przejdźmy teraz do malowań. I malowań tutaj nie ma za dużo. Parę malowań jest tutaj. Jest to, to jest jedno z najlepszych malowań. To jest chyba kupione malowanie. To jest chyba kupione malowanie i mi się wydaje, że jest spoko. Weźmy może na jakimś innym itemku to. To jest mega super ładowanie. Malowanie, naprawdę. To jest mega fajne. To jest kupione i to też mega, mega super wygląda to malowanie. Ja na swoim koncie również nie mam za dużo malowań, będę tak porównywał w miarę do mojego konta, jak mogę, ponieważ no, żeby mieć jakiekolwiek porównanie. Także wydaje mi się, że jest spoczko to konto jak na razie. W sensie, mam nadzieję, że skiny mnie jakby, no wiecie, nie zaskoczą niezbyt pozytywnie, ale to może być mega różnie. Także co, myślę, że malowanka jak najbardziej spoko. Także przejdźmy już do lotni. Co? Ile lotni?
I to takich fajnych. Tutaj mamy sezon X, tutaj mamy Zawieje, czyli sezon 7, tutaj sezon X oczywiście. Tutaj mamy rozdział pierwszy, sezon drugi. Co ja powiedziałem, na odwrót. Tutaj mamy sezon 4, Win w sezonie 4. Ej, to jest naprawdę mega stare, jakby, wiecie, lotnie i w ogóle. Tutaj mamy oczywiście sezon 5, Win. Tutaj mamy rozdział drugi, sezon 5, czyli w tym sezonie po prostu ktoś zrobił Wina. Także wow, no to nie wiem czemu w ogóle ktoś przestał grać i je sprzedaje. Tutaj mamy oczywiście dla fundatorów lotnię, no to jakby oczywista. Tutaj mamy sezon 6, w ogóle jedna z moich ulubionych lotni to była kiedyś. No i co, sezon 9, także winki są naprawdę mega spoko. Oprócz tego mamy ultra super, po prostu, no super jest to, po prostu no, nie mam tutaj nic do dodania. Super lotnia, podoba mi się mega. Oprócz tego mamy tą lotnię, także ona jest również naprawdę mega spoko. Mamy również tą lotnię, która również mi się mega podoba. Jedna z lepszych lotni. I to jest w ogóle mega fajna lotnia, ja ją mam też na swoim koncie swoją drogą. Naprawdę jest ona mega fajna i mi się podoba. Tutaj jest również mega spoczko lotnia. Także dobra, nie jestem aż zawiedziony tak bardzo jak myślałem tym kątem. Jest spoczko jak na razie, myślę, że jest takie 7 na 10 jak na razie. Także dobra, zobaczmy tutaj jakie ma kill-offy. I kill-offów nie ma już niestety tak dużo, także to źle świadczy, to po prostu źle świadczy i mam nadzieję, że nie będę musiał zmieniać mojej oceny, ponieważ jednak chciałbym, żeby to było jakieś fajne konto. Także dobra, zobaczmy. Mamy kupiony kill off ten i to jest naprawdę spoczko kill off. Tylko pamiętam, jak został on wprowadzony ponownie, no to aż mi się odechciało słuchać tego dźwięku, to pamiętam. To jest jeden ze spoczko kill offów. Naprawdę jest on również mega fajny. Tutaj mamy takie podwójne kill offy. Także mega fajne również. Wejdźmy może w ulubione. W ulubionych kill offach ma również łopatę. Także również mega fajny kilofik. Także dobra, zobaczmy plecaki. I dobra, mamy od rycerki. Także no, spoczko. Spoczko i myślę, że nawet ta osoba mogła to kupić w tym drugim sezonie, kiedy to było, ponieważ no, jest to stare konto dosyć. To jest jeden z lepszych plecaków i go chyba się osobno kupowało, także w ogóle mega fajnie. I nie, tak mało skinów tu jest, naprawdę? Nie, ja to za te konto dałem 200. Czerwony rycerz. Spoczko, wiedzieliśmy już o nim. Weźmy może do ulubionych. Dobra, Bright Bomberka, mój skin po prostu tutaj jest, także mega. Aura również, jeden z lepszych skinów w grze moim zdaniem. Ej, dobra, nie jest tak źle, bo tu jest dużo kupionych skinów. Ja myślałem, że tutaj będzie mega mało kupionych skinów, ale nie, tutaj jest sporo kupionych skinów. Generalnie ten skin jest również mega fajny. Naprawdę mega spoczko wygląda. Oprócz tego, no to ten skin, oczywiście, no wiecie, skin dla spoconych graczy. Ten skin również skin dla spoconych graczy. Naprawdę mega fajna komando gwiazdka. Jeden z lepszych skinów w Fortnite według mnie. 10, czyli jeden z ładniejszych, tańszych skinów w Fortnite. Naprawdę ten skin jest również mega fajny, podoba mi się. Aura, tak jak powiedziałem. Fałdolców jest 175, także nie za dużo. Ale generalnie myślę, że naprawdę mega fajne konto. No i ja je oceniam na... no za to, że tak mało skinów było, ponieważ mogłoby być ich więcej, karnetowych przynajmniej. Konto oceniam na 6 na 10, no i naprawdę według mnie spoczko konto. Także co, myślę, że naprawdę mega fajny odcineczek, ale pamiętajcie, nie kupujcie kont w Fortnite, po prostu nie kupujcie, ponieważ no, te konta najprawdopodobniej zostaną zbanowane, no i nie opłaca się ich kupować. No i ja odeślę to konto do sprzedawcy i właśnie napiszę mu, żeby więcej nie sprzedawał już nigdy takich kont, ponieważ za to można dostać bana. Także co, to by było już na tyle w tym filmie, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, zwróćcie na mój drugi kanał, Discorda. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści dywan serduszkuje, także piszcie w komentarzu dywan, a ja wam przypinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, zwróćcie na mój drugi kanał, na mojego Discorda. A ja już się będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.